Dlaczego jestem, że witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze wspaniałej gry Please Don't Touch Anything na VR-ze, czyli wirtualnej rzeczywistości. Dziękuję wam za wszystkie łapki w górę, które zostawiliście pod poprzednim odcinkiem. Jeśli wam się ten odcinek spodobał, również zostawcie łapkę w górę. Słuchajcie, zacząłem oglądać te wszystkie moje gadżeciki, które tutaj podostawałem po ostatnich... O kurde. Słuchajcie. Tutaj jest napisane The Order Awaits, ale to chyba kwestia tego po prostu, że to są twórcy gry. Myślałem, że znalazłem jakieś rozwiązanie, które jest niesamowicie ważne lub coś, ale prawdopodobnie nie. Ale warto zapamiętać, że to jest coś napisane od spodu. To trzeba będzie na pewno ogarnąć. Słuchajcie, kolejny odcinek przed nami, kolejne kody do... Okay, I'm back. Wytestowania. Great, co? Really helped me. Sorry it took so long. Oh! What's the matter? Worried something might happen? Ale co? Really? Like what? The apocalypse? Czy ja właśnie dostałem osiągnięcie za nierobienie niczego? W sumie to jest całkiem logiczne, tak szczerze mówiąc. Właśnie do mnie dotarło, czyli co? Aha, to jest koniec, świetnie. Słuchajcie, dostałem za asceta, to kwestia tylko tego, że się przywitałem z wami i tak długo mi zajęło do kliknięcia czegokolwiek. Czyli dostałem to dość ciekawe osiągnięcie. Śmiesznie, znaczy osiągnięcie, jedno z rozwiązań. Słuchajcie, zobaczcie jak nam się zagęściło całe to wszystko tutaj, to jest naprawdę super sprawa. Dobra, ostatnio zapomniałem, wiem, napisaliście w komentarzach, zionie, cofnąłeś się w czasie do tyłu. I właśnie chcę to dzisiaj zrobić, także szybko musimy tam przeskoczyć. 3, 1, 2, 2, 1, 3, ruszamy w dźwignią w lewo. I kod, który mieliśmy ostatnio do wpisania, to jest 8008 i ostatnio ruszyliśmy się do przodu. Ale jeszcze jedna rzecz, którą ja zauważyłem tutaj ciekawą. Słuchajcie, będę musiał zaraz pomyśleć nad zrobieniem tego. To jest to, jeśli otworzymy sobie telefon w tym miejscu młotkiem, to mamy tutaj dyskietkę, którą można wsadzić w to miejsce. Zrobimy to za chwilę, po tym jak się cofniemy w czasie. Uwaga! Wszystko się zamyka. 3, 2, 1. Zegar znów zaczyna się ruszać. Oh! Okej. No dobra. Mamy ognisko. Własne ognisko. Liany. I tym podobne rzeczy. Oj, mam dzidę! Świetnie, słuchajcie. Zawsze chciałem mieć własną dzidę. Po prostu super sprawa. Mamy też... Mamy w ogóle strasznie dużo kości. Zobaczcie, chyba przenieśliśmy się w czasie trochę dalej niż myślałem. To ciekawszą rzeczą jest to, że... że, słuchajcie, znajdujemy się ogólnie dalej w tym pokoju. To tak jakbyśmy razem z pokojem się przenieśli do przeszłości. Dobra, dzido, żegnaj. Nie wiem, czy tutaj jest coś jeszcze ciekawego. Tam jest druga dzida chyba na mój stan wiedzy. Tak, zgadza się, czyli mamy dwie. Można byłoby skonstruować jakąś ciekawą konstrukcję z nich, gdyby to tak działało. Dobra, na razie to sio. Wszystko i robimy resecik, czyli odpalamy po prostu w drugą stronę. Dokładnie tak, słuchajcie. Powrót do przeszłości. Mamy w tym momencie tam odblokowany. No dobra, przed nami jeszcze wiele rozwiązań, które mamy do zrobienia. Zobaczcie tutaj. Spróbujmy tą dyskietką zrobić, czyli tak. Jak to było? Aha, musimy wpisać ten kod. 3, 1, 2, 2, 1, 3. Przesunąć w lewo, wpisać. O... 8, 0, 0. Kurde, coś mi się ręka psuje. Halo, ręko, żyjesz czy nie żyjesz? 8? No kurde, dobra, wpiszę drugą. Skoro ta coś mi nie chce odpowiadać. Słuchajcie, halo, moja ręka. Halo, moja ręka. Dobra, moja ręka już działa. I w tym miejscu musimy teraz... Młotek. Otworzyć to. Wziąć dyskietkę. I dyskietkę wcisnąć w to miejsce. Okej. Okay. City boom, press button to drop bombs. Okej. Słuchajcie, czy plujemy bombami? Okej, aha, mamy określoną liczbę bomb. Musimy całe miasto zniszczyć? No świetnie, słuchajcie, teraz bombardujemy miasto. A to nie miało być miasto, nad którym sprawujemy jakąś pieczę? To jest dość interesujące, dobra. Okej. To jest dość skomplikowane. Aha, samolot leci coraz niżej, spójrzcie, muszę postarać się to zrobić tak, żeby nie zepsuć. Pytanie, czy mi się uda, już widzę, że chyba niekoniecznie. Okej, zdezowałem zbyt wiele razy najprawdopodobniej. Dobra, cyk, cyk, cyk. Okej, muszę teraz najwyższe szczyty spróbować usunąć. Czyli tu. Dobra. Zróbmy sobie, o kurde, ale dałem ciała. Dobra, mamy tak. No teraz to już jestem zdecydowanie za nisko. Chociaż jest jeszcze szansa na to, że uda mi się. Wiesz, trochę. Dobra. Zostało już ostatni poziom. O nie, słuchajcie, będę za nisko leciał. Dobra, teraz już po mnie. Game over. Okej, czyli trzeba to zrobić tak, żeby jak największą ilością bomb trafić, bo inaczej jak sfejlujemy, no to niestety nie zadziała. Nie ma czegoś w rodzaju restartu, nie. Muszę jeszcze raz dotrzeć do tego, żeby tą dyskietkę wsadzić. Dobra.
Kurde, znowu przestrzeliłem. Chcę bardzo szybko ten przycisk wciskać, żeby dotrzeć maksymalnie szybko do młotka. Kurde. Chciałbym być cwany tutaj, a to słuchajcie, nie zawsze wychodzi tak. Wow, o tym to nie pomyślałem. Rzeczywiście, że może być coś, żeby wciskać w opór i w opór. I czy to nie był głos ze Stanley Parable? And then more buttons. Okej. Okay. No wciskać przyciski. Tutaj jest jeszcze. O kurde, teraz robi ich się za dużo. Okej. Okay. Ciśnijmy wszystkie. Bo czemu by nie? Dobra. Nie wiem, których nie wciskałem jeszcze, to jest też problem. Będę musiał chyba wszystkie wciskać. Uwielbiam głos tego lektora, słuchajcie. Czyli mamy rzeczywiście tutaj ze Stanleya lektora i cały tekst. Spróbujmy w takim razie powciskać to do końca. Okej. Okay. Thank you for your cooperation. You got the job, Stanley. Okej, okay. Dziękujemy za współpracę, dostałeś robotę, Stanley. Świetnie, i to jest koniec, czyli... Okej, okay, zrobiliśmy przypadkiem jeszcze jedno zakończenie. Super sprawa, ta gra jest super zaskakująca właśnie przez to, że mamy tutaj takie drobne rzeczy, że jak to. Dobra, jeszcze raz wróćmy do tego, bo musimy zbombardować całe miasto. Dyskieteczka, raz i rozpoczynamy. Teraz muszę się postarać. Okej. Okay. Postaram się jak największą ilością bomb trafić. Mam nadzieję, że to jest tak, że mam jakiś margines błędu, bo jeśli nie, to jest kicha. Dobra. Muszę starać się od najwyższych też trafiać, zobaczcie, bo jeśli zostawię sobie jakąkolwiek wieżę, to może być mój jakby drobny błąd i wtedy samolot może wlecieć w tą wieżyczkę. Okej, okay. Jest nieźle. Dobra, tutaj nie ma znaczenia te dwie, tylko tą trzecią muszę dobrze trafić. Okej. Okay. Okej, okay. Wydaje mi się, że to chyba okej. Okay. Cztery bomby. Jeden, dwa, trzy, cztery. Teraz są trzy bomby znowu. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, już mamy do zniszczenia tak naprawdę prawie całą platformę. Dobra. Dwa, trzy. Aha, o nie, nie wiem, czy nie trafię przypadkiem teraz w ten pojedynczy budynek. Dobra, chyba dałem ciała. Raz, dwa, trzy. O nie, zabrakło mi dwie bomby i teraz wlecę w te dwie ostatnie te. Słuchajcie, czyli nie można popełnić ani jednego błędu. Świetnie, dobrze wiedzieć. W takim razie resetik i jedziemy jeszcze raz. Okej, okay, dobrze wiedzieć, że tutaj czasem są cztery bomby, a czasem są trzy bomby. Że warto też na to zwrócić uwagę. Teraz są trzy. Okej. Okay. I teraz są znowu cztery. Czyli muszę pamiętać o tym, żeby nie zmarnować tutaj żadnego z rzutów. Okay. Jeden, dwa, trzy. Okej. Okay. Raz, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, jest szansa na to, że to się uda. Słuchajcie, zacznijmy tu. Raz, dwa, trzy. I teraz będą cztery. Jeden, dwa. Uwaga! Trzy, cztery! O! Udało mi się! Zrobione! Czyli zrzuciliśmy wszystkie bomby. Reset, żeby kontynuować. Czyli już nic więcej pod przyciskiem nie zrobimy. Świetnie, mam samolot odblokowany. No dobra, czyli zrzucanie bomb idzie mi całkiem nieźle, słuchajcie. Bombardowanie miasta spoko. Mamy teraz tak. Ej, wydaje mi się, że mamy w ogóle więcej zrobionych niż niezrobionych tych zakończeń w tym momencie. To jest super sprawa, słuchajcie. Mamy raz, dwa, trzy... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 na... 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 na 3 na. Czyli mamy 17 na 13, czyli mamy... Jesteśmy za połową. Dobrze, dobrze wiedzieć, słuchajcie, w tym momencie. Dobra, pamiętam kolejne rzeczy, których jeszcze nie zrobiłem. Na pewno możemy wykorzystać kod czterocyfrowy stąd. 8, 2, 6, 7, którego jeszcze nie wykorzystywaliśmy. Więc musimy szybko dostać się do panelu na 4 cyfry. Cyk! I jak to było? Gdzie jest stateczka? Tam jest, chodź tu. O, dobra, wróciła do mnie. 8, 2, 8, 2, 6, 7. I w tym momencie mamy nawet odblokowany jakiś kolejny panel. Okej. Okay. To jest dość interesujące. Czyli to, czy to ma jakieś znaczenie? Może narożniki spróbujmy tutaj zakolorować? Dobra, są cztery punkty na pewno, nie? Nie wiem jak to... Dobra, nic na razie mi to nie mówi, słuchajcie, to może być dość trudna sprawa, jeśli chodzi o to. Myślę, że coś na bazie koordynatów trzeba będzie tutaj wymyślić, ewentualnie znajdziemy jakąś siatkę, tak jak tutaj mamy w tym miejscu i ona będzie nam może jakoś pokazywała, które przyciski należy wcisnąć. Tutaj jest ogólnie tych przycisków, kurde, za dużo, bo nie wciśniemy ich wszystkich, zobaczcie, no jakbym nawet się starał, to zabraknie mi tutaj dwa.
Okej, okay, czyli nic z tym nie zrobię. Chyba, że przeciwległe mogę spróbować wcisnąć, tylko że wtedy nadal zostaje mi jeszcze jeden, który musiałbym wcisnąć. Nie wiadomo, co z nim zrobić. Okej, okay, dobra, słuchajcie, to zaraz, to nie ma takiego znaczenia. Druga rzecz, która mi się otworzyła po wpisaniu 8, coś tam, to mamy tutaj, o, i tutaj mamy czterocyfrowy... kod? Okej, okay, coś mi się zaczęło ładować przy trójce. Okej, okay, spróbujmy kody stąd. Mamy skreślony 1, 2, 1, 1, który nie działa. Dłuższe kody ogólnie tutaj nie wejdą, więc warto byłoby spróbować jakiekolwiek tego typu. Czekajcie, 2, 0, 0, 1 nie wejdzie, bo nie ma zera. Tutaj trzeba byłoby coś, słuchajcie, takiego bardziej sprecyzowanego. Już się wcześniej zastanawiałem nad tym, ale radio ogólnie też ma trzycyfrowy kod. I ten trzycyfrowy kod myślę, że można byłoby wykorzystać tutaj, o, w tym panelu. 972, czyli jeśli przytrzymamy wystarczająco długo, to jest szansa na to, że nam się coś otworzy. I znowu, słuchajcie, D4 tutaj mamy, więc warto spojrzeć na to. Może to jest coś, co nam wskazuje, co mamy zrobić. Dobra, 972, trochę czasu pokręcimy sobie do tego miejsca, więc myślę, że można by się porozglądać w międzyczasie za jakimiś innymi rzeczami. Strasznie mi ciekawi, co jeszcze można byłoby tutaj ewentualnie poklikać. Trzycyfrowe kody są ewentualne, nie? Też całkiem spoko sprawą. Tutaj ona tej tablicy jeszcze jest. 3-1-1, który jest w nawiasie. Można byłoby go też sprawdzić. I to zaraz potestuję. Tylko najpierw, słuchajcie, ręka. O, dobra. Najpierw ręką muszę doklikać do tego kodu, który mnie interesuje najbardziej, czyli do kodu w tym momencie 972. Okej, okay, mamy 972. Chyba nic nie zrobiło. Dobra, to spróbujmy w takim razie 3-1-1. Dalej nic. Dobra, dobrze wiedzieć. Słuchajcie, zróbmy na razie tak. Weźmy sobie naszą lampkę. Porozglądajmy się może za kodami trzycyfrowymi lub czterocyfrowymi. Mam tutaj 3-1-2-1. Ja go wcześniej zapisywałem nawet na tamtej tablicy, ale zapomniałem o tym zupełnie teraz. Słuchajcie, weźmy sobie to, zapiszmy. 3-1-2-1. Warto będzie o nim pamiętać, że on w ogóle tutaj jest. O kurde, wystrzeliłem chyba wszystko. Lampko, chodź tutaj. Świetnie po prostu. Weźcie to teraz, znajdźcie, no. Cudownie. Dobra, tutaj mamy zapasową. Dobra, szukamy teraz cyfrowych. Czy mamy cokolwiek? Tam mamy ciąg Fibonacciego. 0, 1, no bez zera. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 1, 3. To jest dość interesujące. Ja nie mam chyba tak długiego pola do wpisania czegokolwiek. Najdłuższe, jakie widziałem jak dotąd, to było 7 stąd. O. Tak poza tym. Chyba tyle. Jeśli chodzi o to. O! Słuchajcie, tam coś jest. Jest napisane touch everything i nic więcej. No dobra, szukamy w takim razie więcej kodów. To mnie strasznie zastanawia, bo to jest albo 820, 8 znak zapytania 0, 8020, ciężko powiedzieć. I ten tutaj jest 3700, a tu mamy 078. Słuchajcie, ej, ja pozapisuję sobie te numery. To jest spoko sprawa, dobra. Na razie tak, tutaj o, w tym miejscu. Dobra, to zróbmy tak, to jest 55 i 078. 5. 5. Tutaj mamy ten i mamy 078. Ej, może to jest też numer telefonu. Dobrze wiedzieć. Dobra, 078. I kolejna rzecz tam jest, nie wiem, ja przerysuję sobie może ten symbol po prostu i zaraz będę go rozkminiać już, jak będę go miał na tablicy. No dobra, tam jest ten, który mamy zapisany. To jest tak, 55, 3700 i 078. Słuchajcie, jeśli chodzi o ten 078, on był tam. Można było spróbować go tutaj, o, na tym panelu jeszcze przerzucić. Czyli po prostu sobie zróbmy szybciutko to 078. On może nie zadziałać, ale to może być również numer telefonu, bo to jest dość długie. Także zaraz będę testować jeszcze. Dobra, to nic nie zrobiło na razie. Radio sio, bo ty mi tylko tutaj zasłaniasz. W takim razie, słuchajcie, z trzycyfrowych kodów na razie chyba tyle. Tutaj mamy jeszcze 820, można, albo to jest 8 znak zapytania 0, albo 8020, kurde. Czterocyfrową tarczę muszę otworzyć, szybko. Okej, okay, i teraz testujemy tak. Pierwszy to w ogóle nie wiem, czy ja testowałem ten z drzwi z tyłu. 3700 nie działa. Okej, okay, 3121. Nie działa. W takim razie 8020. Coś się wydarzyło. Co to jest?
Może młotek albo śrubokręt mi pomoże. One zawsze pomagają w takich sytuacjach. Dobra. To narzędzie chyba niekoniecznie. Ale... Dobra, rozumiem, że to jest coś, o czym jeszcze nie wiem, co to może być. Że ciężko jakoś podjąć jakiekolwiek działania w związku z tym. Nie wiem, słuchajcie, mam taką rozkminę jeszcze. Może... Tutaj może coś może da się wystukać jeszcze. Czy co? Mówiliście mi wcześniej, po pierwszym odcinku, żebym obstukiwał wszystkie rzeczy. Nie chcę trafić w ekran, bo wiem, że ekran jest zakończeniem. Okej, to można w ogóle urwać jakoś? Nie, tam było tylko jedno z wygranych rzeczy, czyli z tych figurek, które mamy do zrobienia. Może śrubokręt ma jakieś... O, właśnie. Słuchajcie, świetnie. Tutaj? Nie. Mamy tutaj tylko jeden panel. Czy to jest przycisk? Dobra. Nie wiem, co to się stało, tak prawdę mówiąc. Okej, to jest wyświetlacz, który ma więcej znaków. Czyli tutaj mamy 9 znaków aż. Nie wiem. Słuchajcie, spróbujmy wpisać... bardziej standardowe jakieś rzeczy. Słuchajcie, ile znaków miało to? To było 5537000078. To jest 7, 9 znaków. Zgadza się. 5537000078, tak? Chyba tak było. O! Okej! Czyli ten kluczyk. To nie był do kłódki. Do kłódki był kod do wpisania i to bardzo długi kod, kurde. Aż jestem w szoku, że udało mi się to w ogóle zrobić, słuchajcie. To jest trochę creepy, ale dobra. O fuck, ej, to jest super straszne, jak mam to teraz na twarzy. Muszę wam powiedzieć. I co teraz? Okej, dobra, 3, 2, 1. Aż mi się duszno robi. O nie, kaszle z każdej strony słyszę. Jest super przerażająca sprawa, naprawdę. Dobra, to chyba tyle. Nie mam ochoty słuchać, jak wszyscy herlają i kaszlą. Słuchajcie, mamy wirusa, którego trzeba przykleić tutaj. Zgadza się, świetnie. Jezu, jak dobrze to zniknęło z mojej głowy. To jest strasznie creepy, jak ma się coś takiego nałożone. Zwłaszcza, że tego nie czuję. Znaczy, czuję fizycznie, bo mam na głowie ten headset, ale... super straszne. No dobra. Słuchajcie, z takich jeszcze rzeczy, które były długie i do odblokowania, to mi się przypomina jeszcze jedna rzecz. Jak odblokujemy sobie ten panel i przekręcimy ten wyświetlacz na wyświetlacz, włączymy sobie ten panel, możemy wpisać ciąg Fibonacciego. Nie muszę go podświetlać, nawet jeśli to nie mogę go za bardzo podświetlić, ale ciąg Fibonacciego jest super prosty do rozkminienia, bo to jest tak. Słuchajcie, on będzie na 9, spróbujmy zacząć tak. On się zaczyna od jedynki. Każda kolejna z cyfr to jest suma dwóch poprzednich, czyli mamy 1 plus 1, 1 plus 1 daje 2, 1 plus 2 daje 3, 2 plus 3 daje 5, 3 plus 5 daje 8 i 5 plus 8 daje 13. No i to jest lipa niestety, bo mamy w tym momencie coś, co nie działa. I 13 plus 8 powinno mi dać 21, a nie jestem w stanie tego wpisać teraz. Ale to było od zera, więc może od zera zadziała. 0, 1, 1, 2, 3, 5... 8, 1, 3. Jest! Udało się coś zrobić kolejnego. Okej, okay, to jest trochę przerażające. Słuchajcie, cały czas coś za mną musi się palić. Okej. Okej. Dobra. Mogę pozbierać kulki i powrzucać tutaj? To by było super śmieszne, gdyby tak się dało. Nie, one przelatują tam na drugą stronę. Czyli nic to więcej nie daje. Słuchajcie. To chyba tyle. Jakieś wielkie kolce i zielony, płonący ogień za mną się pojawił. I to najprawdopodobniej tyle, jeśli chodzi na to rozwiązanie. Możemy to sobie zresetować. Mamy wielką ośmiornicę w tym miejscu. I naszych rozwiązań zostaje już naprawdę niewiele. Słuchajcie, zostaje 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rozwiązań do zrobienia, do zakończenia tej gry. Zastanawiam się jeszcze teraz szybko, czy mam jakieś jeszcze takie ciekawe pomysły, których nie rozwiązałem w tym momencie, lub kody, których jeszcze nie zastosowałem do czegokolwiek. Wydaje mi się, że ten 3-1-2-1 mógłbym spróbować i wydaje mi się, że wiem, w którym miejscu można było go wcisnąć. Tutaj, o, otwieraliśmy w tym miejscu sobie panel, który miał 4 cyfry. To jest 8, 2, 6, 7, bo tutaj o ten 3-1-2-1 nie działał, z tego co pamiętam. Słuchajcie, jeszcze raz sprawdźmy. 3-1-2-1, nie, on nie działa. Czyli w tym miejscu musimy spróbować.
Słyszycie? Okej, tutaj mamy w ogóle kod, ale to... To jest taki sam dźwięk jak w muzyce, ale beka. Jeszcze raz, muszę posłuchać ten fragment, czekajcie. Uwaga. Dobra, chyba mam pomysł, jak to będzie, ale nie jestem pewien, pewnie to zepsuję w trakcie. I muszę grać chyba w tym samym momencie. Nie, źle. Kurde, no. Dobra. Dobra, chyba kumam. Już teraz, słuchajcie, jeszcze raz niech poleci i będę pewny, czy to jest na pewno dobrze. Uwaga. Nie, kurde, to... Ten drugi fragment melodii nie pasuje zupełnie nijak. Jeszcze raz, tamten pierwszy musi być. Uwaga. Dobra. Jest! O kurde, tyle to zajęło. No dobra. I mamy Armagedon. Wszystko spadło z nieba. Zadymiło nam całą okolicę. Chyba nic więcej poza tym się nie stało, więc taki bez jakiejś niesamowitości. Tylko muzykę prawnie wpisałem i to chyba tyle. Dobra, resecik, słuchajcie, i dotarliśmy do końca dzisiejszego odcinka. To było naprawdę trudne. Okej, czyli to, aha, to jest wskazanie, że dinozaury zostały usunięte przez to, że spadły asteroidy z nieba. Dobra, nieważne, słuchajcie, takie mam rozkminy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rozwiązań nam zostało, czyli 2/3 gry tak naprawdę za nami. Dziękuję wam za oglądanie, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, w tą stronę dokładnie, co pokazują teraz palce. I poprzednio, jak macie w tym momencie na ekranie końcowym, jeśli macie pomysły na jakieś inne gry z VR-a, napiszcie to w komentarzach. Trzymajcie się, na razie i cześć.